Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. No i cóż, dziś po kilkudniowej przerwie wracamy do gry Dziedzictwo Hogwartu. No i tak, zgodnie z obietnicami dziś wybieramy wspaniałego doma magii, do którego będziemy należeć. I tak jeszcze słowem wstępu powiem wam tylko w sumie dwa ogłoszenia. Pierwsze z nich to to, że dzisiaj niestety mam jakieś halucynacje dźwiękowe, więc wybaczcie, jeśli będę jakoś reagował dziwnie, śmiał się bez powodów czy coś. Ale tak, w mojej głowie siedzą dwa niezależne głosy, które próbują mnie rozpraszać na każdym kroku. Albo inaczej mówiąc tak, no. Mam po prostu rozproszenie. I to gorsze niż siostra. Więc no. Może się zdarzyć takie rzeczy. A druga rzecz to to, że ten oto fragment, który widzicie, i dzisiejszy cały odcinek prawdopodobnie będzie, przepraszam, jest nagrywany już po raz trzeci, gdyż dwa razy wredny OBS już mi wykrzaczył, zepsuł się i tym podobne. I no, musiałem dlatego też tak to zmienić i ogarnąć, żeby to było dobrze. I to jest właśnie trzecie ogłoszenie. Najważniejsze z ogłoszeń. Wybaczcie za czarne paski, ale tak, musiałem przerzucić grę na mój drugi monitor, który ma rozdzielczość nietypową, nie jest 16:9, więc tak, będą czarne paski, ale za to gwarantuje mniej lagów i gwarantuje to, że nie będzie się wykrzaczało, OBS będzie grzeczny, posłuszny i tym podobne. Więc tak, wybieramy ci jakże najwspanialszy dom, którego założycielką jest nikt inny jak, po raz kolejny powtarzam, sponsorka tej serii, darczyńca, który podarował mi tą grę, czyli Helga. No więc tak, Hufflepuff. Nie wiem, czy jest to więcej dodania, no po prostu Hufflepuff. Kim innym mogę być niż Hufflepuffem, tak naprawdę, no, puchonem. Jestem ciapą w życiu. Jestem po prostu ciapą. Lojalną wobec przyjaciół, ale ciapą. A przecież to jest najważniejsze charakterystyczne każdego w Hufflepuffie, że jest, no, ciapą. Jak nie pasujesz nigdzie, to idziesz do Hufflepuff. Żeby nie było, ja i tak nie uważam, ale... No, ale Henryk Garnc aż tak po prostu przedstawił. Cicho głosie w głowie, proszę cię, ja to się próbuję skupić. Tak, ale teraz, dobra, już nie będziemy może więcej się tak rozpraszać. Akceptujemy. Tak, dzisiejszy odcinek będzie bardzo dziwny. O, a proszę, a Senka nadal ta laguje. Chyba na zawsze będzie lagować, nie wiem czemu. To jest dziwne, bo ogólnie gra mi nie laguje. Ale dobra. Okej, no i nasze szlafroki stały się bardziej żółte. Jakby to miało znaczenie. Niestety nasz piękny płaszcz przepadł. Ukradziony, zamieniony w szlafroka. Oh, and one more no. thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Jak tak można Quidditcha odwoływać? No, no przecież to jest najlepszy sport. Można rzucać piłką zabójczą w uczniów. It's not as though I've banned flying altogether, but... Don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. Ludziasz. Tylko nauki chcę. Have plenty to do before classes begin tomorrow. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm Professor Weasley. Would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As deputy headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. Might be a bit of work, but I'm sure that's never stopped you before. It hasn't, Professor. Now, here we are at the entrance to the Hufflepuff common room. This is the entrance? Indeed. I will explain what to do, but I hesitate to do it myself as one errant knock leads to being doused in vinegar. Most unpleasant. Yeah. Najwspanialsze zabezpieczenie, jakie istnieje. Zalanie octem. Polecam. Dobra, uwaga, uwaga. Wielka chwila. Czy ocet na nas spadnie, czy może jednak wyjątkowo nie? I... No oczywiście, że nie. No co to za jakaś podróba? No przecież to jest oczywiste, że każdy, kto za pierwszym razem próbuje, powinien dostać octem w twarz. No. No, gdzie ja mogę reklamację na tę grę złożyć? Kolejna z syndromu głównego bohatera się uruchamia.
hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Tak. I oto wreszcie zaczyna się gra bardziej prawidłowa. Jesteśmy w pokoju wspólnym, tam sobie w naszym dormitorium bardziej. I najważniejsza rzecz, możemy chodzić wszędzie, gdzie się da, to już z góry mówię, i żreć jabłka, żreć ciasta, żreć inne rzeczy. Zamiast się uczyć, możemy siedzieć i żreć. No, czego więcej chcieć od życia, powiedzcie mi. Ale tak. Teraz najważniejsza sprawa jeszcze jaka tutaj jest, poza tym, że można przeglądać różne dziwne rzeczy, pić herbatki i tym podobne. Tak. Najważniejsza rzecz, pamiętajcie o tym. I to też powtarzam. Dostałem tą informację już niejednokrotnie od różnych ludzi, więc revelio. I nie ma niczego? Przepraszam bardzo, co to za jakaś podróba. Dobra. Coś mało tego. Okej. A, jest tam coś. Widziałem coś tam, co? Coś Revelio pokazało. Halo, co to było? Widzicie to? To małe? Jest tam coś. Dobra, coś tam jest. Musimy tam iść, musimy to znaleźć. A, tylko zanim coś, to oczywiście jabłko. Trzeba żyć wszystko, co znajdziemy. Uwaga. O, jest coś. Co to mamy? Przepraszam bardzo, czemu nie mogę nic z tym zrobić? Co to za jakaś podróba? Znowu. Chwila, czy mi się wydaje, czy mi się tekstury roślin psują? A, chyba się psują, ale dobra. Nieistotne. Tutaj też coś jest. I... Przepraszam, a to co jest? Halo, gro, proszę ci, powiedz mi, co tu mam zrobić, bo... Okej, mam coś zrobić, ale nie mogę. Dobra, idziemy dalej tutaj, bo gdzieś tutaj było coś, jeśli się nie mylę. Chyba, że pomyliłem korytarze znowu. Przecież tak. Dobra, nie wiem, gdzie to było. Naprawdę, nie wiem, gdzie to było. Nie wiem, gdzie to było. Może tutaj to była ta dziwna znajdźka? Co? Czemu mamy duchy na środku pokoju? Okej, okay. Revelio. I... Zamek poziom trzeci. Nic nie mogę zrobić, a tutaj sobie lata ręcznik na niczym. Piękne po prostu. Tak. Ale tak, czy tutaj coś mamy? Nic nie mamy, ale są... I tutaj strzelę, bo nie jestem pewien, ale... Te takie dużokątne, te pięciokątne czy jakoś tak, czy to są żaby? Chyba tak, to chyba były żaby z czekolady. I do tego karta czarodziejska, jakaś taka... Ruszająca się, ale tak. Czy tutaj coś było jeszcze, czy nie? Nie, dobra. Nie było tutaj nic więcej. Jakieś lustro? Okej, dobra. I wysłuchajcie mnie, ludziowie. Wysłuchajcie mnie. To, co tutaj widzicie, już jest lepsze niż połowa lustra z innych gier, więc gratulacje twórcy. Przynajmniej jakkolwiek to lustro działa. Z drugiej strony, czemu nie dali pełnego odbicia? Ale dobra. Dobra. A teraz tak już bez śmiania się, bez robienia głupot, full focus. Na takie głupie bieganie będzie jeszcze czas później. A teraz spróbujmy zrobić chociaż podstawę jakiejś histerii, fabuły czy czegoś, żebyśmy, nie wiem, dostali jakiś... No, jakiś cokolwiek lepszego niż po prostu Revelio i Lumos. Żeby nie było, Revelio jest wspaniałe i już je chwalę za to, bo jest lepiej niż w innych grach. No, ale przydałoby się jakieś czary, które potrafią robić coś innego niż światełko lub... No, lub odkrywać rzeczy. Dobra. Więc... Leonora Everlake... Everlake? Nie wiem. Nie umiem. Nie umiem w nazwiska. Oh, hello. She's awfully regal, isn't she? Is that your owl? I don't know who she is. Likely one of the Hufflepuffs around here. Owls choose their own company anyway.
Nie wiem, czy tylko mi się tak wydaje, czy to są coś takie... Niektóre te postaci tak miałem dylent w tej animacji. Can't imagine wanting to call attention to yourself, especially since everyone will be watching to see how much you already know. Okej, no to mnie nie martwię się. Co takie naprawdę mogę powiedzieć? No, mam duże nadrobienia, oczywiście, że mam duże nadrobienia. No, jak ja mogę się nie martwić? Ja się mam nie martwić? Jestem jakimś jełopem, który przez 5 lat nic po prostu nie robił. Cicho, głosie w mojej głowie, nie słucham cię, ja tu swoje decyzje podejmuję. I'd feel so inadequate. Of course, presumably as a hard-working Hufflepuff. Wybaczcie, ale naprawdę. Te ludziowie, co tym przeszkadzałem, naprawdę robią wszystko, żebym się rozproszył. I've rather a searing wit. Ale tak. At least people have always told me so. Asha tutaj znajoma twierdzi, że powinna być w Ravenclaw. Well, mustn't keep you. W sumie nie dziwię się. Mało kto chce trafić do Hufflepuffu. Chyba jestem naprawdę jednym z nielicznych, ale... Można ją spytać. Tylko czy to jest dobry pomysł do pytania ją o takie rzeczy? A w sumie czemu nie zapytam? Okej. Okej. Ciekawa sprawa. Okej, dobra. Uwaga, moja teoria spiskowa. W rodzinie miała i Gryffindor, i Ravenclaw, jak sama to mówiła. A co jeśli osoba ma zbyt dużo cech do różnych domów? Przez co Tiara zawsze daje ci do Hufflepuffu w takiej sytuacji. Po prostu, bo masz za dużo cech i ciężko ci do jednego z precyzyjnego domu wrzucić. I dlatego trafiasz do Hufflepuffu, jak wszyscy, którzy nie pasują nigdzie indziej. Dobra. Może idźmy dalej po prostu. It was nice meeting you, Lenora. Of course. Adieu. Okej, dobra. Mamy kolejne jabłko. Trzeba oczywiście je zjeść i tak. Będę chyba gadać z kolejnymi osobami. My powinniśmy się naprawdę pośpieszyć, bo nie chcę robić wam pierwszego, czy drugiego w sumie odcinka. No ale pierwszego z perspektywy takiej gry ogólnej, jakimś takim nudnym chodzeniem od kąta do kąta i jedzeniem jabłek. Na to będzie jeszcze czas później. Spokojnie. Pierwsze odcinki muszę choć udawać, że zależy mi na tempie. Dobra. Oh, yes. I'm just a bit distracted. Letter from my uncle. So tell me. Dobra. I've been hearing all sorts of rumors. Were you really nearly gobbled up by a dragon? Czy naprawdę prawie mi pożarł smok? Kurczę, teraz to jest trudna sprawa. Z jednej strony mogę powiedzieć tak, a z drugiej strony profesor... Z drugiej strony profesor prosił, żebym to zachował dla siebie, jak najbardziej. Ale profesor tutaj nie ma, więc niech będzie, że tak. That one is true. Not the typical start to a new school. That's dreadful. Well, I'm glad you made it here alive. Well, anyway, I imagine you have lots to do. I hope you have a wonderful first day. Okej. I tak, jak się ma twój wujek, no. Tutaj powiem wam jedną rzecz. Jak ja? Osobiście... W sumie jestem trochę zaciekawiony, jak to wygląda, tak... No bez przesad, nie będziemy pytać kogoś, kto dopiero poznaliśmy, o jakieś takie prywatne sprawy. Może mnie znienawidzić, ale nie będę ją o to pytał. Thank you, Adelaide. Be seeing you. Of course. And good luck. Dobra, co my tu mamy jeszcze? Czyli co, z tym globusem nic nie można zrobić? Okej. Okej, globus jest do niczego. A tu mamy kolejną osobę do pogadania. Big castle for a student to get lost in, let alone a cat. I'm sure you'll find your way, all right. I mean, it can be a bit overwhelming at first. I still get lost sometimes. Welcome to Hufflepuff, by the way. Really glad to have you in our house. I'm Arthur. Thank you. Nie wiem czemu. Nice to meet you. Jak tak patrzę na niego. No, one of the first years, I think.
Tak jakoś nie wydaje się jakąś taką osobą bardzo popularną w tej szkole. A z drugiej strony ma jakiś taki dziwny urok w sobie. Tak. Ale tak, magiczne zwierzęta są niesamowite, no. Co niesamowite? Nie umiem inaczej naprawdę powiedzieć niż to, że są niesamowite. To jest po prostu żałość, jak jesteś czarodziejem i nawet nie możesz mieć czarodziejskiego zwierzątka. No, smutek i żałość. Nic dodać, nic ująć. Ale dobra. I think magical beasts are rather incredible. Best thing about coming to Hogwarts, Nifflers, Glumbumbles, Bowtruckles. I thought they were only pictures in books before. Well, Dad did bring home a puffskein once. Mum was furious. Anyway, I better go make sure the first years caught that cat. Don't want them to be late on their first day. Okay. Cichaj, głosie numer jeden. Jeśli chcecie takie dyskusje, co głosy moje drogie robić, to proszę dajcie mi chociaż w spokoju przeanalizować dialogi. Naprawdę. I nie żartuję, jeśli tak dalej będzie, i tutaj uwaga, widzowie też to słyszycie. Jeśli tak dalej będzie, to chyba będę zmuszony linię dźwiękową tych głosów w mojej głowie też wam udostępnić, żebyście słyszeli te wszystkie dyskusje, które mi przeszkadzają. Ale tak. Czy miałeś jakieś zwierzątko, Arturze? Proszę powiedz prawdę. Have you ever had a pet, Arthur? No. My mother's a muggle, and as soon as the puffskein that my dad brought home stuck its tongue up her nose, it went right back to the shop. Aj. Z jednej strony szkoda, że nie miał okazji naprawdę mieć takich zwierzaczków, ale z drugiej strony zwierzak zwykły czy magiczny. Jeśli wsadziłbym język do nosa, to też miałbym wstręt do niego. Dobra. Ale to jak, pa Artur. Nice meeting you, Arthur. And good luck finding that cat. Thank you. Try not to get lost in the castle yourself. No i dobra. Kończyliśmy dialogi, więc... Professor Weasley's waiting for them outside the common room. Chyba właśnie możemy już iść dalej z tym wszystkim zająć. Swoją drogą, jesteśmy już... dalej niż zazwyczaj moje nagranie wytrzymały. Bez skraszowania OBS-a, więc... brawo my. Brawo odcinek. W końcu coś udało. For your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Okay. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Tak. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. Już egzaminy końcowe. Dopiero przyszliśmy, a już egzaminy. Your ordinary wizarding level exam. Najgorzej. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Dobra. Co to za jakieś niezwykłe coś? Wow. Wynaleźli książkę. No kto by się spodziewał, że można wynaleźć książkę? I zgubiła kartki już, no. Jak tak można dać komuś książkę, a potem od razu ta książka się rozpada? Wodnik czarodzieja, okej, dobra. Dobra. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. I pod pachą magicznie zniknął. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Ale dobra. Test full focus. Pierwsza sprawa... Rebellion. Tutaj coś było. Tutaj... Widziałem tu jakieś dziwne jakby... jakieś coś. Czemu tu niczego nie ma? Dobra. A nie, widzę coś. Widzę tą skrzynkę. Postać biegnie. Idź do skrzynki. Postać. Idź do skrzynki. Szybciej. Postać, idź do skrzynki. Nie łapie jeden. Idź po tą skrzynkę. Szybciej.
Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Revelio. Do keep up. No. Przepraszam bardzo, głosy w mojej głowie, o co wam chodzi? Tutaj niczego nie ma. Wiecie co, te głosy w mojej głowie mi za bardzo przeszkadzają. Jeszcze tu wrócimy kiedyś, ale na razie chyba będę musiał je zignorować. Bo chaos jest wprowadzany. Dobra, a teraz full focus. Idziemy dalej. Co my tu mamy? Kolejne jabłko. Okej. Trochę lagowało, ale tak. I to samo widziałem przed chwilą, tam w jednym miejscu. Widziałem to samo tam przy beczkach. I tam nie zadziałało, ty nagle mówię, rzuć Revelio i co? I działa. No. Nie ma to jak po prostu blokować możliwości gracza, dopóki gracz nie dowie się o tych możliwościach, samouczka. Nie, po prostu, ale dobra. Dobra, co my tu mamy? Książka z przepisami skrzatów domowych. Strony przewodnika. Książka, w której ponoć znajdują się niektóre z oryginalnych przepisów Helgi Hufflepuff. Zbiór ulubionych przepisów uczniów Hogwartu w ciągu wieków. Niektóre potrawy. Jak piklowane sterowalne śliwki? Okej, to jest dziwne. Jeśli chodzi o nazwę, wymagają nabytego gustu. Okej. I co jest? Czyżby gra skraszowała? A nie, dobra, samouczek. Na opis, a nie gra skraszowała. Jestem ci jakiś taki jeszcze większy jełop niż zazwyczaj, ale tak. Właśnie odblokowano wyzwanie przewodnika. Tutaj powiem się twoje postępy w wypełnianiu wyzwań. Wyzwania przewodnika są jedyną możliwością zdobywania punktów doświadczenia. W nawiasie PD. Escape, otwórz przewodnik. Okej, czyli ta książka jest nowym menu? Okej, no dobra. Oto twój czarodziejski poziom. PD zdobyte w wyzwaniach zwiększają twój poziom i moc. Przewodnik śledzi twoje postępy w wyzwaniach. Wybierz menu wyzwań, by kontynuować. Okej, i co my tu mamy? Zebranie pierwszej strony przewodnika odblokowało nową kategorię wyzwań. Nowe wyzwania odblokowane w trakcie twojej przygody pojawią się właśnie tutaj. Wybierz stronę przewodnika, by kontynuować. Dobra, i co my tu mamy? Każde wyzwanie ma poziomy. I za każdy ukończony poziom zostaną odblokowane nagrody specjalne. Od wyglądów aż po istotne modyfikacje. Okej. I teraz tak. Zbierz stronę przewodnika w Hogwarcie 2. Nagroda, wygląd wyposażenia, uroczyste okulary Hogwartu. Okej, czy możemy nowe okularki zdobyć? Czekaj, nagrody odbiera się z menu wyzwań, zaglądają tam często, bo odebrać odblokowane nagrody. Cicho głosy, nie mogę tam iść, bo jak odejdę sobie za daleko od... Głosy z głowy o nazwie siostra, proszę mi tu nie wrzeszczeć, kiedy ci próbuję wytłumaczyć, że nie mogę, bo jak odejdę od nauczycielki, to będzie jakaś kara, bo mam po prostu dosłownie napisane, że nie mogę się od niej oddzielać. Ale dobra, zamykamy to i idziemy dalej za... naszą drogą profesor Weasley, ignorując to, co głos w głowie o nazwie siostra próbuje mi wmówić. Więc idziemy dalej. I teraz Revelio. O, widzę coś tu. Co to jest? Co to? Halo? Proszę bardzo. Dobra, fajnie, ale ja chcę tutaj znajdźkę robić, a nie... Okej. Odkryto punkt szybkiej podróży po Minifiu. Może otworzyć mapę w dowolnym momencie, aby szybko... podróżę do odkrytych. Okej, M. Okej. Hogwarts jest podzielony na dwa główne obszary. Po lewej stronie mapy znajdują się kwatery mieszkalne uczniów i nauczycieli, a także pokoje wspólne domów i wielka sala. Wiesz, że w wielkiej sali mógł kontynuować. Nie chcę! Proszę cię, gro, ja chcę tutaj znajdźki zbierać! Nie, dobra, może pójdźmy po prostu za tym, co mi każą robić, a później zobaczymy, co dalej. W tym widoku możesz zobaczyć płomienie Fiu dostępne w tym regionie. Dziesiąte płomienie reprezentują płomienie już odkryte. W tym pokój wspólny twojego domu. Szare płomienie oznaczają położenie nieodkrytych płomieni. Okej. Po prawej stronie mapy są błonia, gdzie możesz znaleźć pracownie i inne ważniejsze miejsca szkoły, takie jak wieża astronomiczna, biblioteka czy szklarnie. No, naprawdę każą wybierać po prostu... Dziękuję, ale już to zrozumiałem. A, profesor Weasley odblokowała dla ciebie płomień w głównej sali.
Użyj Adria, by wrócić mapę i naciśnij spację, by przenieść się do pomienia w... Okej, dobra, czy mogę sobie tylko obracać, okej? Tutaj i teleportujemy się, tak. Bo po co dawać opcję znajdziek? Nie, lepiej od razu kazać iść dalej! Nie dać żadnej swobody! And here we are, quite the time saver. Dobra. These stairs lead directly to Central Hall. Ciekawa sprawa. A w ogóle ciekawa sprawa, tak teraz o tym myślę. To mogę tak wam zdradzić jedną delikatną historię z mojej obecnej kampanii, którą prowadzę w systemie Pathfinder 2 edycja. Ten płomień i to, jak nie pozwalają iść na piechotę, jest dosłownie tym, jak ja ogarniam swoją magiczną szkołę, żeby nie musieć za dużo opisywać korytarzy, bo mi się nie chce. Tak, wielki spoilerek i wielka tajemnica leniwego mistrza gry. Więc no. Okej. Okay. Bardziej zajęcia z roków oraz czegoś jeszcze nie zdążyłem. Okej. Okay. Okej. Okay. Do Hogsmeade. Zaklęcie. Okej. Okay. Obrona przed czarną magią, zaklęcia i Hogsmeade. Powiem szczerze, to są tematy, które może bym był w stanie ogarnąć, ale specjalnie dla was wyklikam. Zaczynając od najważniejszego. Czym jest Hogsmeade? Bo co tam jakieś lekcje? Nie! Czym jest Hogsmeade? Co jest ważniejsze? Skoro tam jest wyposażenie, to trzeba tam pójść. Przecież ekwipunek to najważniejsza rzecz w każdej grze. Dobra, czym jest Hogsmeade? Proszę was. Dajcie chociaż chwilę powagi. Ale tak. Okej. Dobra. Przekażę wyjątkowo oglądaczom to, co mówicie. Wyobraźcie sobie, że siostra twierdzi, że jedyny cel, jaki mi przyświeca w Hogsmeade, to idźcie schlać piwem kremowym. Ta. Naprawdę trzymam do takich niskich standardów, zabolało mnie to. No ale co już powiedzieć, siostra jak siostra. Jedyny cel egzystencji to bycie tym, co wkurza, przeszkadza i dyskryminuje. I żeby nie było, tak, drodzy oglądacze, celowo to mówię. Po to, żeby wkurzyć siostrę. Ale dobra. Dalej rzeczy. Czym są zaklęcia? Obrona przed czarną magią jest najważniejsze. Dobra. Czego się uczy na zaklęciach? Czarów, zaklęć, uloków. Wszystkie będą przydatne. Profesor Ronan. Okej. Okej. Dobra. Przepraszam bardzo. Ja dialogi śledzę, nawet jeśli się kłócicie. A teraz naprawdę dajcie chwilę spokoju, bo... Ludzie będą naprawdę się załamywać tym, jak dużo czasu poświęcam uciszaniu was zamiast graniu w grę. Ale tak, obrona przed czarną magią. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire okay. to become auras. Dobra. Profesor Hecate. Okej. Okay. Ale teraz ważna sprawa. Ja akurat kojarzę, kim jest Auror. Ale gra mówi takie, no, żeby zostać Aurorem, musisz mieć mistrzostwo w tym. Okej, okay, ale czemu miałbym chciał być jakimś Aurorem, kiedy nawet nie wiem, kim jest Auror? A dla tych, którzy nie wiedzą, to już śpieszę z wyjaśnieniem. Auror to jest coś na zasadzie oddziałów specjalnych, magicznej policji, polujących na najbardziej niebezpiecznych, zbuntowanych czarodziejów. Tak uproszczając, bo po prostu nie chcę się iść w szczegóły. Ale to jest jeden z tych tematów, który akurat dobrze kojarzę. Ale tak, dziękuję pani profesor. I psik. Dobrze. Dobra, tak. A teraz pozwól, proszę, droga profesor Weasley, szukać znajdziek zamiast iść na lekcję. Judging by your adept use of Revelio okay. earlier, I'd say Professor Fig. No, a ta już komentuje moje Revelio. Przepraszam bardzo, to jak dobrze rzucam Revelio, to jest tylko moja prywatna sprawa. Proszę cię, dajcie mi zachować mnie też przez chwilę powagę. Ale tak, powiedziałem, że choć... niestety myli się przez was teraz nie odczytałem tego dialogu. Ale tak, podejrzewam, że nie chodziło tylko o poszukiwanie rzeczy i wydłużoną podróż do zamku. Podejrzewam, że chodzi tutaj o to, co się nam przytrafiło tam wcześniej. Profesor Weasley wydaje się być miła, więc będę z nią szczery.
Muszę być szczery. Hufflepuff tego wymaga. I niestety już domownicy mi wołają, więc wybaczcie, drodzy oglądający, muszę zrobić cięcie. Oczywiście. Jakby inaczej. Nigdy nie mogę spokojnie odcinka jednego nawet nagrać. Dobrze, oto już wróciliśmy, drodzy oglądający. Jest ze mną póki co tylko mój grzeczny głos w głowie, nie ten siostrowy, który mi przeszkadza. Więc póki go nie ma, szybko powiem, że tak, zgadza się, pani profesor. I niestety siostra powróciła. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons. Dobra. For keeping the details to himself for now. Dobrze. O, i przyszedł profesor Fig. Professor Fig, your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Hmm. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Okej, mam rzadki talent. To tłumaczy, czemu byłem jełopem przez 4 lata, a teraz nagle będziemy rzucać rewelio, tak po prostu. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Proszę, proszę was, nie zaczynajcie dyskusji o nosach. Proszę. Good luck today. And remember, tak, musiałam to skomentować. Field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me. Będziesz mogła sprawdzić moje postępy? Co, ja mam prywatności w tej szkole? Wszystko będzie, wszyscy będziecie mnie śledzić? No jak tak można? Dobra. Dobra, dobra. Full focus. To co teraz mam robić? Te jest od... Kliknę sobie te, bo zobaczyłem, że jest jakaś nowa ikonka. I nagle mam jakiś milion różnych ikonków. Nawet nie wiem, czy chciałbym zobaczyć, co tutaj, co to jest, ale powiedzmy, że tutaj... Okej. Okay. Czyli możemy tutaj podejrzeć, jakie zaklęcia będziemy znać w tej grze. No cóż. No cóż. Powiem wam tyle. Nie cieszę się, że odkryłem to teraz, ale jak już to odkryliśmy, to możemy przejrzeć wszystkie zaklęcia. Więc tak. Zaklęcie kameleona. Sprawia, że wtapiasz się w otoczeniu, utrudniając innym dostrzeżenie się, udalnie do skadania lub podchodzenia do wrogów bez uważania, aby móc rzucić Petrificus Totalus. Okej. Okay. Czyli można to robić stealth kille. Ciekawa informacja. Ale okej, niech i tak będzie. Tutaj było naprawę pod reparą. Następne mamy tutaj... Incendio. Zaklęcie to ma krótki zasięg i wymaga bliskości od celu. Zadaje duże obrażenia i podpala niektóre obiekty. Wrogowie trafieni atakami ognistymi będą nadal otrzymywać obrażenia przez kilka sekund. W tym czasie kolizje spowodują wybuchy zapalające. Uwaga! Widziałam taką ikonkę na jakimś dziwnym czymś w naszym domu wspólnym. Pewnie to trzeba tam rzucić. Teoria spiskowa. Ale tak. Kolejne. Co my tu mamy? Confringo. Pocisk z dalekiego zasięgu, który zadaje obrażenia przy uderzeniu, wrogowie trafieni atakiem, ogłuszeni ognistym będą... Okej, czyli to jest takie combo, tamten podpalający i to coś. Okej, fajne. Fajne, okej. Ifindo, przecina obiekty przeciwników z daleka, zadając przy tym pokaźne obrażenia. Okej, czyli kolejne ofensywne, fajne. Swoją drogą, wiem, że nie powinienem tego pewnie mówić na takiej grze, bo zostałem skejtowany, ale... Sam wygląd pocisku przypomina mi atak jednej postaci z Genshina. Ciekawe. Drogi głosie siostry, wygląda to podobnie do rzutu powietrznym ostrzem od Wanderera. Trochę. Kolor inny, ale sam wygląd pocisku taki sam. Tak, potem co my mamy? Expelliarmus. No, jedyne zaklęcie, które Henryk Garncarz rzucił przez wszystkie filmy. Tak. No. Więc tak. Wytrąca różdżkę i broń z rąk większości wrogów. Ponadto zdaje obrażenia wszystkim wrogom, nawet jeśli nie trzymam broni. Przydatne, przyjemne. Co my tutaj mamy? Bombarda. Ja tu bombami mogę rzucać we wrogów? Znaczy dobra, to co? Sądząc po tym, co jest tam na dole, to rzucanie bombami we wrogów chyba jest niczym. Ale tak.
A głos siostry mi mówi, że jeszcze Henryk Garca rzucał też Lumos, więc tak, nie wiem, ile w tym prawdy. Dobra, już ich informuję. Była też Alohomora i Expecto Patronum. Przepraszam za mój okropny błąd. A teraz cicho głosy. Muszę się skupić na czytaniu zaklęć. Co my tu dalej mamy? Flipendo. Okej. Okay. Piękne. Podnoszę przedmioty przecinków do góry i do tyłu. Dzięki krótkiemu czasu odnowienia doskonale daje się do wywołania i przedłużania żonglerki? Dzięki możliwości natychmiastowego obracania obiektów przydaje się do rozwiązywania zagadek i wykorzystywania słabości niektórych przeciwników. Okej, czyli to jest chyba głównie, jeśli chce się trollować i do zagadek, ale okej, niech będzie. Descendo. Zdaje bezpośrednich obrażeń, lecz obiekt i wrogowie uderzają w ziemię, otrzymują przy tym sporo obrażenia. Latający przeciwnicy otrzymują jeszcze większe obrażenie przez spadnięcie na ziemię. Okej. Ciekawe. Depulso to jest odpychanie, z tego co widzę. Odpycha wiele rodzajów obiektów wrogów. Choć nie zdaje bezpośrednich obrażeń, to zarówno wrogowie, jak i przedmioty mogą być wystrzeliwane w siebie zniszczycielskim skutkiem. Przydaje się również do popychania i obracania obiektów, okej. Tutaj mamy Axio. Przywołuje różne przedmioty i wrogów na krótki dystans. Niektóre ciężkie, magiczne obiekty wymagają sporego wysiłku, aby je przyciągnąć. Po przyciągnięciu obiektu blisko siebie, automatycznie rzucisz Wingardium Leviosa, aby kontynuować lewitowanie i kontrolowanie obiektu bez konieczności używania dodatkowych przycisków. Miłe. Arresto Momentu. A to jest jakieś zaklęcie, którego w ogóle nie kojarzę. Nawet nie wiem, co to ma być. Spalnie zarówno obiekty, jak i przeciwników. Dając ci dodatkowy czas na zaplanowanie kolejnego ruchu. Okej, okay. Fajne, ale nie kojarzę. Glacjusz. Okej. Okay. To zaklęcie, muszę powiedzieć, nie kojarzę, czy było w filmach, ale... Wydaje mi się, że znam je z... jakiejś niszowej gierki. O Harrym Potterze, którym grałem kiedyś za dzieciaka. Nie jestem pewien, która część. Nie jestem pewien, z której... Akurat tutaj, siostra, nie zmyślam. Serio, w której części było to zaklęcie gier o Harrym Potterze? Nie pamiętam, której, ale jestem tego pewien. A następny pewnie będzie... Levioso. Nosi w powietrzu obiekty wrogów przydatne zarówno do zagadek, jak i zaskakiwania przeciwników. Ale... Chyba czegoś nie rozumiem. To jest zaklęcie Levioso. A podnosi nie było Wingardium Leviosa? Okej. Okay. Trochę dziwne, ale dobra, niech będzie. I co my tu mamy? Zaklęcie transformacji. Przekształca przedmioty i wrogów w inne formy. Czy to rozwiązanie zagadek, czy nieszkodliwe bibelocy? O Jezu, okropne. Ale dobra, zostało jeszcze tam niżej te zaklęcia. Wingardium Leviosa, okej, w końcu mamy normalne zaklęcie, które kojarzę. Jeśli chodzi o co? Przeciwnicy do Leviosa. Ale tak, pozwala na lewitację i kontrolę ruchomych obiektów w powietrzu, kierując pozycją naszego przedmiotu. Strasznie niewygodnie to jest, ale no niech będzie, że tak to zostawię. Mhm. I tak jest automatycznie rzucane po Axio. I teraz tak. Zaklęcie wyczarowujące. Czarowuje przedmioty, gdy zostanie rzucony w pokoju życzeń. Okej, już wiem teraz, że to będzie jakiś, że będzie to pokój życzeń. Dobra. Ale tak, ciekawe. Wiem, siostra, to jakiś powiedział mi się przez przypadek. Wiem, że to ten sam, który był w filmach. Ale tak. Zmienia fizyczne formy i cechy przedmiotów, gdy zostanie rzucony w pokój życzeń. Okej, czy mogę... Czyli mogę sobie ten krzesło na inne krzesło zmienić. Dobra. Okej. Okay. Evanesco. Sprawia, że przedmioty znikają, a także przywraca kamień księżycowy, gdy zaklęcie zostanie rzucone w pokoju rzuceń. Okej. Okay. Nie wiem do końca, jak będzie działał kamień księżycowy, ale warto o tym wiedzieć. I teraz trzy najlepsze zaklęcia z całej gry. Jestem tego pewien. Już te same obrazki mówią mi, że to będą trzy najlepsze zaklęcia z całej gry i że muszę się ich od razu nauczyć. Rzecz jasna. Co my tu mamy? Imperio. Okej. Okay. Jedno z zaklęć niewybaczalnych, tak jak myślałem. Czasowo zmusza wrogów do walki tak, jakby byli twoimi kompanami, okej. Okay. Kiedy są pod twoją kontrolą, otrzymują zmniejszone obrażenia od innych wrogów, aby przedłużyć ich posłuszeństwo. Aby przedłużyć ich posłuszność tobie, okej, okay, dobra. Wybaczcie, tak się plączę, ale tak, jestem już mocno rozkażony przez te moje, głosy w głowie, czyli siostry i kogoś jeszcze. Ale tak.
Ponadto rzuca na ofiarę klątwy, a wrogowie pod wpływem klątw otrzymują dodatkowe obrażenia. Dobra. Ciekawe. Krusja. Okej. Okay. Sprawia, że większość wrogów zwija się z bólu. Otrzymuje przy tym obrażenia rozłożone w czasie. Ponadto rzuca klątwę na ofiarę, a przeklęci przeciwnicy otrzymują dodatkowe obrażenia. Typowe dosyć, jeśli chodzi o to z tą klątwą, z tego co widzę. Ale dobra, fajne. I Avada Kedavra. Natychmiastowo zabija przeciwników. Wspaniałe zaklęcie, muszę się go nauczyć już teraz. To musi być moje pierwsze zaklęcie, które umiem. Nie, ale dobra. Są tu jeszcze jakieś inne ikonki. Tutaj mamy co? Zaklęcie podstawowe, czyli to Piu. Revelio. Protego i Drętwota. To już było. A tutaj? Rzut starożytnej magii. Okej, czyli będziemy umieć starożytną magię. Ciekawa sprawa. Ale dobra, przywołuje i wyrzuca specjalny obiekt w stronę wybranego wroga. Wyjątkowo użyteczny do przełamywania magicznych tarcz. Rzuca się za pomocą Z, gdy nad obiektem pojawi się podpowiedź. Okej. Proszę powiem tak, no fajnie widzieć, że będziemy mogli używać tej strasznej magii jakoś, ale nie ukrywając po tym, co się działo na początku, można było się domyślić, że tak będzie. Ale dobra, co my tu jeszcze mamy? Starożytna magia sama w sobie. Okej. Rzuca się za pomocą... Co to za przycisk? Okej. Okay. Jakiś przycisk, który chyba jest nieopisany, ale tak. Kiedy przynajmniej jedna komórka licznika starożytnej magii jest zapełniona, możesz wykonać niszczycielskie ataki starożytnej magii, które zadają wysokie obrażenia i przebijają zaklęcie tarczy. Rzuca się za pomocą przekreślonego kółka, gdy nad przeciwnikiem pojawi się podpowiedź. Okej. Okay. Kolejny to jest Alohomora. No, oczywiście. Zapewnia dostęp do wielu zamkniętych pomieszczeń i skrzyń rozsianych po świecie, lecz wymaga magicznej waleczności, by go użyć z powodzeniem. Okej. Okay. Dziwny trochę opis, ale niech będzie. Rzuca się za pomocą F, gdy znajdzie się blisko właściwego zamka. Okej, okay. A ostatnie co my tu mamy? Petrificus Totals, no. Okej. Okay. Wystarczająco silny, by schwytać większość wrogów, ale bardziej niebezpieczni przeciwnicy otrzymują tylko część obrażeń, a potem szybko uwalniam się od efektu. Podkradnij się niezauważenie do wroga i naciśnij F, gdy na ekranie pojawi się podpowiedź. Okej. Okay. Tu mamy naszego Lumosa, tu mamy jakieś trzy nieokreślone. I tak. 42 minuty. 42 minuty, więc... Przykro mi, ale jestem zmuszony powiedzieć tylko tyle. Zapisujemy grę i do zobaczenia w kolejnym epizodzie, gdyż tak za długo już to trwa. Ale spokojnie obiecuję, że następny epizod będzie bardziej ogarnięty. I tak, no... Ja mówię tyle. Naprawdę. Mam nadzieję, że wam się podobało i że wybaczycie mój dzisiejszy nieogar spowodowany dziwnymi głosami, które mi próbują rozpraszać, torturować, zagłuszać i w ogóle mieszać mi w głowie, więc no, to tyle, trzymajcie się i hej!